Irakie, więc pokojemy przez inną grubę. Lata do Iraku, najlądę Iracku. Płynę do Warszawy, właśnie zapalił opole specjalnie dla was. Bartek Stolarski! I to jest zwycięzca czwartej rundy Kino of Europe. The winner of course, Kino of Europe. Wytwórnia dymu. Na zlecenie i Dymolandia. Dymolandia, brawo Bartek. Uwędzeni driftem. Brawo Bartek, jesteś po prostu najlepszy, zrobiłeś to, co do ciebie należało. I wyłania się z obygły. On się cieszy, tak? Przyszedł i mówi, good job. Świetnie, fantastycznie Bartek, byłeś absolutnie najlepszy. Teraz Marcin mówi, jak Bartek to i ja, co nie? Przecież bawić się każdy może. Mamy tu ze sobą naszego Adasia. Adasia, który doszedł tak wysoko, rozwalił system. Słuchajcie, wielkie brawa, Adaś ma 14 lat. Odpadł 108, ale to wiecie, to jest po prostu, wiesz, on zrobił coś, czego nie dało się zrobić. Adaś, powiedz kilka słów. Cześć, mam na imię Adaś. Chodzę do szkoły. A jaki przedmiot lubisz najbardziej? Geografię. A tak powstają chmury po prostu. Nie, no to po prostu chcę wiedzieć, jak dolecieć na najnowszą rundę kolejną w świecie, więc musi wiedzieć dokąd. No. Dokładnie. To jest różnica między wszystkimi innymi motosportami, że to się spotykają teraz wszyscy. Robią z siebie, wiesz, śmiechy, kichy, bawią się, klepią się po ramieniu. Mimo, że przed chwilą chcieli sobie wyrwać serce na torze. Dokładnie. Także bardzo im dziękujemy. Dziękujemy, że tu jesteście. Bawmy się.